Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, gramy kolejnego Dropzone'a, tym razem jako Imperium w Star Wars Battlefront. Jeśli by Was interesowało, na jakim sprzęcie gram, to zobaczcie to w opisie filmu. A tymczasem lecimy szybki mecz. Zdobywam sobie doświadczenie, żeby pograć w tą trudniejszą część gry, czyli walkę z AT-AT. No dobra, lecimy. Mamy ten blaster, nie mam żadnych upgrade'ów, zaczynam. Tym razem jako szturmowiec z blasterem. Już nam przejmują checkpoint. Dobra, gościu dostał. Nie zajmę się numery. Dobra, trzech zjąłem, w końcu ktoś mnie. Ale okej. Okay. Rozgrywka, jak widzicie, 9 minut ma jeszcze. Startujemy. Czy mi się uda jakiegoś bonusa wyrwać w tej rundzie? Ach, to był drugi. Przyznam, że chyba lepiej mi się grało jako rebelianci. Ale dobra. Się troszkę wczuć w tych... Tutaj stormtrooperów. Żeby dzisiaj miał być słaby wynik, no nic, zobaczymy. No tak, jeszcze goście zasłoną. A, mnie zmasakrowali. Kiepsko, kiepsko, ale nie poddajemy się. Mamy 7 minut. Bo będę grać jako rebelianci, bo jednak lepiej mi szło, no ale nic. Jeszcze tą rundkę dojdę do końca. Dobra, tu gościa zaskoczyłem. Ach, jak zwykle było ich więcej. Ciągle zaczynam z takiego odległego miejsca i muszę tam zapylać. No trudno, już wpadnie chyba. Chyba, że ich zajdziemy zaraz. Jednocześnie padliśmy, dobra. No nie wierzę, znowu stąd. A tu mamy teraz bliżej. Tak, w ogóle to nas jest mniej, to niesprawiedliwe. No właśnie. Czyli po prostu nierówna walka. Się wszystko wydało.
I od tyłu, pięknie. I teraz przejmę. Nieźle. Tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, nas jest trzech, a ich jest 8. Nie, no to nie ma sensu po prostu. Ale dobra, jeszcze chwila została, to powalczę. Ciekawe, czemu nas tak wykruszyło. A, no i koniec. No i niestety, ten meczek porażka, cóż, trzeba próbować dalej. A dzisiaj Wam dziękuję, pozdrawiam Was, cześć.